Hej kochani, dziś zapraszam Was na haul. Będzie to haul mikołajkowy, co można kupić na mikołajki Waszej przyjaciółce, koleżance lub innej dziewczynie. Tutaj w większości rzeczy będą takie do 20 zł, około 20 zł, mam też kilka droższych propozycji. I wszystkie kosmetyki, wszystkie gadżety pochodzą ze strony Kosmetyki z Ameryki, także tutaj mam takie propozycje właśnie z kosmetyków z Ameryki, co możecie kupić na mikołajki swoim dziewczynom, przyjaciółkom. No, zaczynamy w takim razie. Mam tu całe pudło. O. I może zacznijmy od najcięższych rzeczy w takim razie, bo najcięższą rzeczą jest tu maska czekoladowa. I uważam, już wiele razy Wam pokazywałam te maski, uważam, że to jest świetny pomysł dla każdej dziewczyny. Nie dość, że to naprawdę ma wagę, bo to jest 1000 ml maski, więc naprawdę ciężka, starczy na bardzo długo, może nawet na kilka miesięcy. Mamy różne zapachy, bo na stronie znajdziecie i mleczną, i czekoladową, i borówkową, i jakąś i algową, i nawilżającą. No różne, poczytajcie sobie, zresztą zostawiam Wam linki na dole. I to jest Full Repair Hair Mask, czyli reperująca. I zaraz ją powącham. I ona ma, słuchajcie, zapach takiej mlecznej czekolady. Piękny zapach, taki bardzo, bardzo mleczny, ale z dodatkiem kakao. Fajny zapach. Lubię te maski. Tej czekoladowej nie wiem, czy już ją miałam, czy nie, nie pamiętam. Miałam na pewno bananową, miałam na pewno borówkową, miałam algową, mleczną kilka razy. Także ogólnie te maski Wam polecam na prezenty mikołajkowe. Polecam Wam wszelkie zapachy. Świeczki, różne woski. Jeżeli macie więcej kasy, no to może być cała świeczka. To już jest większy wydatek, bo to jest około 50, 60, 70 zł. Tu mam akurat Kringle Candle, jedna z lepszych firm, Covered Bridge. I po prostu zamówiłam, słuchajcie, po opisie. Jeszcze jej nie wąchałam. Taki piękny męski zapach. No niesamowicie męski, taki jakby się wtulić do faceta, wiecie, w niego, w jego szalik. To właśnie tak pachnie. Piękny męski zapach, także to może bardziej zapach dla faceta, chyba że jakaś dziewczyna lubi zapachy męskie. Możecie właśnie dostać świece i kupić świece. Ale możecie też kupić woski. Też wybrałam tutaj kilka propozycji. Na przykład możecie 2-3 woski dać w prezencie, też jakoś fajniej zapakować. Cozy by the Fire to jest taki wosk, który ma być niby takim grzanym winem. Coś takiego tak ma pachnieć, więc mniej więcej tak pachnie. Taki zapach naprawdę ciepły, dość słodki. Dalej mam coś innego. Season of Peace, czyli taki śnieżny. Tutaj pamiętajcie, że od z tyłu wąchamy. To jest taki zapach mrozu, ale troszeczkę kwiatowy. Mi się kojarzy. Dalej mam Fresh Cut Roses dla kogoś, kto lubi róże. I on pachnie dosłownie tak, jak się nazywa, czyli świeżo ścięte róże. Dalej mam białą herbatę, White Tea. I to jest rzeczywiście zapach taki bardzo łagodny. Można go tak nazwać. Zapach łagodny, taki właśnie herbaciany. Jeden z moich ulubieńców, Lake Sunset. Muszę się tu wąchać. To jest taki bardzo ciepły, letni zapach. Niczego konkretnego, ale jest naprawdę fajny. I nowość, bo tego jeszcze nie widziałam, to jest Macaron Treats, czyli makaroniki. I pachnie słodyczami. Pachnie bardzo słodko, tak właśnie migdałowo. Także myślę, że kilka wosków, czy dwa nawet, to będzie fajny prezent taki mikołajkowy. Ja bym się na pewno ucieszyła, jak właśnie ktoś by mi podarował woski. To się zawsze przyda, zawsze zużyje, tym bardziej jak ktoś jest maniakiem zapachu. Także to jeżeli chodzi o zapachy. Lecimy, słuchajcie, dalej. Mam tutaj paletkę do konturowania i akurat mam ją z Revolution i będę ją testować jako... zobaczymy, czy będzie zamiennikiem palety z Anastazji. To się jeszcze przekonamy, bo mam tutaj ten kontur kit z Anastazji, którego jeszcze nie wyjęłam, bo cały czas używam tego z Too Faced. I zobaczymy, że to się, jak to się ma właśnie. Ten Makeup Revolution, ale ogólnie chciałabym Wam polecić Makeup Revolution na prezenty, bo możecie dostać fajne paletki, niedrogie, 20, 30, 40 zł, w zależności od tego, jaki macie budżet, czy to ma być paleta do oczu, czy ma być paleta do całej twarzy. Jeżeli chodzi o kosmetyki, mam też coś nowego z MUA, to jest rozświetlacz w płynie, w kolorze szampana i zamówiłam go też troszeczkę tak na próbę, a pojemność jest bardzo, bardzo duża, bo tu mamy 20 ml, a wiecie, tego się wyciska odrobinę, więc starczy na długi, długi czas. Delikatnie połyskuje, nie wiem, czy tu widzicie. I takie kosmetyki są fajne też do ciała, na Sylwestra, na jakieś właśnie studniówki. Więc jeżeli Wasza przyjaciółka, dziewczyna lubi takie rzeczy, to możecie śmiało kupić rozświetlacz w płynie. O, znalazłam, słuchajcie, jeszcze jeden zapach. To jest Dreamy Summer Nights. Ładny zapach. Taki bardziej
Taki trochę słodki, ale rzeczywiście taki cięższy. Dalej, jakiś zapach. Na kosmetykach z Ameryki znajdziecie tańsze zapachy. I znalazłam tu absolutny hit. Słuchajcie, była u mnie moja przyjaciółka i się tym popsikała. I kto się tym nie psika, kto tego nie wącha, to mówi, wow, to po prostu pięknie pachnie. To jest Playboy, ale ta seria Generation. 50 ml i kosztowało 20 zł, więc niedużo. Tam w ogóle na kosmetykach z Ameryki są teraz takie piękne zestawy całe prezentowe, jeżeli chodzi właśnie o Playboya. Możecie kupić 3 też w niedużej cenie, albo właśnie jeden wybrać. 20 zł niedużo, jest duży wybór zapachów, a pachnie to po prostu tak rewelacyjnie. To jest jeden naprawdę z fajniejszych zapachów. Bardzo, bardzo słodki, coś w stylu Eskady, bardzo podobny do Eskady. Tak, Playboy Generation, polecam Wam. Pozostałe też są fajne, wszystkie są takie dosyć słodkie. Także myślę, że też fajny pomysł na prezent, taki zapach. Teraz do ciała, myślę, że też fajne propozycje do ciała. Mousse do ciała, ciasteczko nawilżające, zapachu ciasteczka. I firma to jest Nakomis. Z firmy Nakomis znajdziecie dużo tanich kosmetyków, tak właśnie około 20 zł, naprawdę fajne. Tutaj mamy akurat taki mousse, taką piankę, która pachnie jak jakiś deser orzechowy. Ja bym to powiedziała, że to jest troszkę jak Ferrero Rocher. Nie wiem, ale pięknie, pięknie pachnie właśnie ciasteczkowo, dokładnie. Także to będzie bardzo fajny prezent, bo większość młodych kobiet lubi tak słodko pachnące kosmetyki. A jeśli nie słodko, to są też inne zapachy. I Nakomi ma też masła do ciała i one są bardzo fajne, bo one są takie mocno zbite i trzeba je pod palcami rozrobić, żeby dopiero zaczęły się dobrze rozsmarowywać. Tutaj mam akurat naturalne masło, olej arganowy, masło shea. Bardzo dobre składy są w ogóle tych kosmetyków. I to wygląda tak, że dostajecie... Widzicie, jak to wygląda? To jest twarde, trzeba to pod palcami rozpracować. I ten zapach jest tak delikatny, wręcz niewyczuwalny, więc jeżeli ktoś nie lubi takich zapachów ciasteczkowych, słodkich czy jakichś kwiatowych, to coś takiego bardziej naturalnego, delikatny zapach. Bardzo Wam polecam te kosmetyki i na pewno znajdziecie coś fajnego. Możecie właśnie zamówić właśnie takie masła do ciała, to też starcza na dłużej. Jeszcze jeden znalazłam, słuchajcie, wosk, więcej ich zamówiłam. Sól morska i sage. Co to jest sage? Zawsze zapominam, co to jest. To jest jakaś roślina. Zapach takiego ziółka, ale fajny, taki przeszywający, świeży. Miałam kiedyś podobny kosmetyk, nie pamiętam już czego. Bardzo ładny zapach, jeżeli lubicie świeże zapachy, takie morskie bardziej, to jest ładne. Dalej, zamówiłam pędzel i ogólnie chciałam Wam podsunąć pomysł pędzli. Na kosmetykach z Ameryki dostaniecie różne pędzle, dostaniecie i zestawy pędzli, dostaniecie pędzle pojedyncze, więc na pewno każda dziewczyna się ucieszy, na przykład to jest pędzla do podkładu, może być pędzel Hakuro do podkładu. Dużo z Was pisze mi maile, jaki wybrać. Tutaj jakby nie polecę Wam jednego konkretnego pędzla, bo wszystkie są dobre, czy w zależności od tego, czy chcecie mniejszy, czy większy. A ja zamówiłam akurat taki ścięty do konturowania, bo może ktoś miałby ochotę spróbować konturowania. To jest pędzel syntetyczny i ja na pewno będę chciała go spróbować właśnie do konturowania. Bardzo podobne kupiłam sobie w Sephorze, więc może zrobimy jakieś porównanie. To jest zdecydowanie tańszy pędzel. Dostaniecie i Real Techniques, i Eco Tools, i tańsze pędzle. Myślę, że pędzle to też jest świetny pomysł na prezent mikołajkowy. Dalej, jeżeli chodzi o rozświetlacze, ale oczywiście tutaj mogą być bronzery, róże, no co Wam się spodoba. Chciałam Wam to tak bardziej z nowości pokazać. Wybrałam z MUA, MUA. Makeup Academy Strobe and Glow Highlight Kit, czyli taki rozświetlacz do strobingu i rozświetlania. Mamy tutaj dwa rozświetlacze w środku, taki jeden w formie sprasowanej i jeden mokrzejszy, bardziej mokry. I ja mam wersję Pink Luster, czyli ten bardziej różowy. Bardzo fajny zestaw, bo już sobie tego dobrze wypróbowałam. Ten jest bardzo, bardzo kremowy, ten na górze. I daje efekt totalnej tafli, widzicie, piękny, połyskujący na różowo. A ten pod spodem jest mokry, to jest taki właśnie krem. Można je stosować razem, można stosować oddzielnie i mam go tu pod spodem. Widzicie, on jest tu i rozciera się do konsystencji takiej właśnie takiego pudru. Natomiast ten jest od początku pudrowy. Nie wiem, jak to określić, ten kremowy wbrew pozorom jest bardziej delikatny niż ten w kamieniu, ten jest bardzo intensywny. To też jest fajna sprawa, żeby ktoś sobie spróbował właśnie, jeżeli chodzi o konturowanie czy rozświetlanie, a nie ma takich kosmetyków, fajnie coś takiego kupić. To też nie jest drogie. I tutaj też z MUA mam już taki rozświetlacz i zamówiłam go też mojej siostrze w tym kolorze, chociaż nie pamiętam już w którym. Mam w tym kolorze, mam już go jakiś czas, to jest ten Pink Shimmer. On jest piękny i mam go, jest już trochę użyty, jak widzicie. I teraz domówiłam sobie drugi, nazywa się Iridescent Gold i ma już taki żółtawy, złotawy połysk. Tak się różni od odcienia. Nie wiem, czego kiedyś nie miałam. Te rozświetlacze są fajne, ale nie są tak bardzo kremowe jak te poprzednie. Trzeba mocniej popracować tutaj, żeby produkt wydobyć.
Ten rzeczywiście bardziej taki żółto-złoty. Piękne są te rozświetlacze. Wystarczy odrobina i wygląda dobrze. Ja czasem nałożę za dużo i na mnie krzyczycie, ale wybaczcie, ja lubię. Ten jest za to taki różowy. No piękne są, także jest ich sporo. Jest sporo tych kosmetyków na stronie, możecie coś ciekawego właśnie znaleźć. Akurat wybrałam rozświetlacze, bo stwierdziłam, że to coś ciekawego. Zamówiłam też taką nowość, Lip Scrub z Makeup Academy. Nie miałam tego, jeszcze nie testowałam. Jest taki zielony, muszę przetestować, bo miałam do tej pory z Sylveco. I zamówiłam ten. Nie ma jakiegoś specjalnego zapachu, zobaczymy, czy będzie dobry. Zamówiłam też gąbeczki do makijażu, akurat ja tutaj je wzięłam po to, żeby używać do paznokci, ale oczywiście możecie zamówić czy gąbkę jajeczko, czy właśnie gąbki takie, w zależności od tego, co dziewczyna chce spróbować. Myślę, że jajeczko byłoby świetnym rozwiązaniem, dostaniecie różne jajeczka w różnych cenach, ale też zamówiłam coś takiego ciekawego. A tu akurat mam kępki rzęsek, ale generalnie chodzi mi o rzęsy. Wiele dziewczyn chce spróbować sztucznych rzęs, a boi się. Często dziewczyny mi mówią, że nie wiedzą co kupić, czy Ardell, czy jakieś tańsze, czy właśnie kępki. Wiecie, akurat ja wzięłam kępki, bo potrzebowałam kępek, mam tu z Donegala, ale możecie też oczywiście kupić rzęsy takie. Kosztują około 20 zł i dziewczyna będzie mogła sobie wypróbować, zobaczyć czym to się je, jak to się nakłada. Przekonać się, a wiadomo, nie każda jest na tyle odważna, żeby samemu kupić i wydać tą kasę jakby w ciemno. A tutaj jako taki prezent mikołajkowy to jest fajna sprawa. Zwykle też do rzęs jest dołączony klej, to też doczytajcie, więc nie musi kupować oddzielnego kleju. I fajnym też prezentem będą jajeczka i osy, eosy. Takie jajeczko ucieszy każdą dziewczynę. Moi ulubieńcy to jest mięta, to jest chyba mój pierwszy eos, który miałam, w sensie to już jest kolejny, ale wiecie, pierwszy zapach. I to jest sweet mint, słodka mięta. A drugi to jest cytryna i bardzo lubię ten zapach. Ja bardzo lubię takie świeże ogólnie zapachy. To są moje rekomendacje. Tutaj dostałam jeszcze jako gratis, bo zawsze gratis sobie wybieram taki zmywacz do paznokci z Essie, który jest żelowy, więc nie wiem czy działa, jeszcze się przekonam. No i koniec mojego, słuchajcie, haulu moich podpowiedzi, jeżeli chodzi o prezenty bardziej mikołajkowe, ale też świąteczne. Wiadomo, że różne prezenty koleżankom kupujemy, czasem wystarczy kupić jakiś drobiazg. I myślę, że z fajnego kosmetyku każda dziewczyna się ucieszy. Kochani, i dziś, i w ogóle przez cały weekend na kosmetykach z Ameryki jest weekend darmowej dostawy. Wysyłka jest za 1 grosz, także jeżeli chcecie skorzystać z darmowej dostawy, to informacje macie na dole. Minimalna wartość zamówienia to jest 50 zł i mam nadzieję, że będziecie zadowoleni. Okej, kochani, zostawcie kciuki do góry, jeżeli Wam się podobało. Dajcie znać, co Wam się podobało najbardziej i czy te pomysły moje z kosmetyków z Ameryki Wam się spodobały. No i widzimy się w kolejnym filmie. Pa, pa.